Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Dzisiaj kontynuujemy nasz żelazny temat, czyli zachowanie pieszych i kierowców na przejściach dla pieszych. No jest to niestety tak ważny temat dla nas i dla Państwa, że musimy do niego ciągle wracać. Tak, prosimy, nie odchodźcie Państwo od telewizorów. Ja wiem, że niektórzy z Was mogą być już znudzeni tym tematem, szczególnie ci prawidłowo jeżdżący, którzy znają te przepisy. Ale jednak większość ciągle ich nie zna albo nie chce stosować. Tak jeździmy, jeszcze Citroen zdążył. Koniec świata, koniec świata. A oprócz tego jeszcze dzisiaj będziemy mówili o samych zachowaniach pieszych, bo i one są nieprawidłowe i one dolewają jakby oliwy do ognia. Właśnie, to jest takie gwałtowne zejście. To jest przykład, jak nie powinniśmy się zachować. Ale zacznijmy od filmu, który przesłał do nas pan Dariusz. To jest film z Armii Krajowej i wybraliśmy się tam też z policjantami i nagraliśmy sceny naprawdę mrożące krew w żyłach. Wyprzedzanie na przejściach i bezpośrednio przed nimi jest regułą. Wyjątkiem jest właściwe zachowanie, regułą jest wyprzedzanie na i bezpośrednio przed przejściem. No a omijania zdarzają się również często. Mniej często o tyle, że rzadko który pojazd zatrzymuje się, żeby przepuścić pieszych. Ale jak ktoś taki się znajdzie, no to jest zawsze omijany przez 1, 2, 3, 4 pojazdy. Jesteśmy tu po raz kolejny i co? I źle, i bardzo źle. Popatrzcie Państwo, ile będzie nagranych złych sytuacji. No i od tego momentu zmniejszamy prędkość. Widzimy pieszych, tak? A tutaj wyprzedzanki, a tutaj pędzenie, a tutaj po ciągłych liniach. No nie, no nie, no nie, no nie. Przeżyją ci piesi, czy nie przeżyją? Pozwolimy im żyć, czy nie? Rowerzysta ma tutaj też przejazd dla rowerzystów. Uff. Czyli co? Albo wtórny analfabetyzm, albo może jakaś niechęć do pewnych przepisów, które istnieją, ale nam one nie pasują, nam one przeszkadzają, bo my chcemy jechać szybko. My się ciągle spieszymy. Tutaj naprawdę dramatyczna sytuacja na Armii Krajowej. No to się mogło skończyć śmiercią. W tym przypadku autobus zasłania dokładnie wszystko. A kierowcy jadą. Pierwszy przejechał, piesi jeszcze nie doszli. Ale to jest skandal, no mogli być, on nic nie widzi. Jak to Państwo jeździcie? Nic nie widząc? Możemy tak jechać, nic nie widząc, tak byśmy sobie zakryli wtedy oczy. Drugi hamuje na połowie przejścia. No dobrze, że się zatrzymał, dobrze, że piesi też uważali. Piesi, uważajcie, bo kierowcy w Polsce zachowują się tak, jakby nie mieli prawa jazdy, jakby nie słyszeli nigdy o tym, albo sobie to wszystko lekceważyli. No właśnie, napisał do nas pan Paweł, który mieszka w Innsbrucku i pokazywał nasz program swoim znajomym. I znajomi myśleli, że ten program jest kręcony w jakichś specjalnych, zagrodzonych miejscach, że to nie dzieje się naprawdę. Że jest aranżowany, że to są scenki, żeby coś zilustrować. A tutaj jest samo życie, to jest Polska, proszę Państwa. Tak się jeździ w Polsce, tak się zachowują polscy kierowcy. O zgrozo. Wyprzedzanie bezpośrednio przed przejściem. Mandat karny 200 zł, 10 punktów karnych. Próbuje mi pan powiedzieć, że z premedytacją. Nie, ja nie mówię z premedytacją. Widząc samochód, który zwalnia, bo nie widziałem go, nie zatrzymałem się, nie zwolniłem, tylko go wyprzedziłem, tak? To znaczy, ja rozumiem, że jechał lewym pasem i skoczył, znaczy jechał prawym pasem i skoczył na lewy i go wyprzedził. Nie, ale to już jest zmiana pasa ruchu i wyprzedzania, natomiast to był sam manewr wyprzedzania. Kierowcy tłumaczą się tak jak zwykle, absurdalnie. To już setny raz zdarza się takie tłumaczenie, że jak jedzie się swoim pasem, to znaczy, że się nie wyprzedza. No ci uważają, że wyprzedzanie zachodzi tylko wtedy, jak byliśmy za pojazdem i potem zmieniliśmy pas na sąsiedni i wtedy wyprzedzaliśmy pojazd. Cała taka jakby trójfazowa czynność wyprzedzania na drogach o dwóch pasach ruchu, a dwóch kierunkach jazdy. Natomiast mamy już drogi wielopasowe, szanowni kierowcy, jezdnie o kilku pasach ruchu. Jadąc obok siebie się wyprzedzamy na takiej jezdni, mimo że nie zmieniałem pasa ruchu. Mówiłem to po stokroć. I teraz noga z gazu, proszę Państwa. Teraz noga z gazu. Dlaczego Mercedes nie zrobił nogi z gazu? Nie wiem. Łagodnie hamuje, a Audi przyspiesza. Tak jeździmy. Jeszcze Citroen zdążył. Koniec świata. Koniec świata. To nie było na panią. To było na tego człowieka, żeby się wreszcie opamiętał. Bo inaczej zginie jego ciocia, babcia, córka i będzie ubolewał, jak ci kierowcy jeżdżą. A sam tak jeździ. No jeżeli
kierowca tego nie rozumie, to w tym momencie policjant mógłby powiedzieć, proszę pana, w takim razie niestety zatrzymuje panu ten dokument, nasuwają się wątpliwości co do pana kwalifikacji, trzeba pana skierować na powtórny egzamin. Opamiętajmy się. Dopuściła się pani manewru omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku i zatrzymał się celem umożliwienia przejścia pieszym przez przejście. Proszę? Coś nie omijałam nikogo. A po lewej stronie co auto robiło? Ja? Tak. Na pewno nie jechałam cały czas prawym pasem. No to słucha pani, co do pani mówię? A ile pani ma prawo jazdy? 3 lata już. Jadąc wielopasmową jezdnią, musimy interesować się pojazdem, który jedzie obok nas, bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Zdiagnozowaliśmy, że zbliżamy się do przejścia dla pieszych. Interesujemy się pojazdem, który jedzie obok nas i nie wysuwamy się przed jego przód. Mówię to po raz setny, ale pewnie powiem jeszcze 101. Choć smutne, że z tą znajomością przepisów to naprawdę słabo. Mandat jest w wysokości 500 zł, 10 punktów karnych. Z winy jakie? Proszę? Z winy jakie jeszcze raz? Za omijanie. Ale kogo omijanie? Na lewym pasie stał pojazd, który zatrzymał się przed przejściem. A prosto. Osoby, które były po lewym pasie przed samochodem, one jeszcze nie były na pasie. O jakie omijanie? No ale piesi też nie są aniołami. Dzisiaj w programie pokażemy filmy od pana Krzysztofa. Przysłał nam kilka filmów, w których pokazuje, no jak źle zachowują się też piesi na ulicach. No tutaj starsza pani wręcz próbę samobójczą popełnia. Tak, no przy czym, cóż, no niektórzy urodzili się w wieku poprzednim. Była jedna droga, dwa pojazdy, często bardzo wolno jadące i oni nie przystosowali się do tego współczesnego ruchu. Przypominamy tym starszym osobom, że w takim przypadku można przechodzić tylko po przejściu dla pieszych. Inaczej to się skończy tragicznie wcześniej czy później. No tutaj kierowcy na tyle wcześnie to zauważyli, że jakoś obyło się bez ofiary. Natomiast takie przechodzenie, szanowni starsi państwo, wcześniej czy później skończy się tragedią. W związku z tym musicie przechodzić na zielonym świetle, na przejściach dla pieszych. To jeżeli starszym osobom należy się jeszcze jakaś taryfa ulgowa, no to reszcie osób z filmów pana Krzysztofa raczej już nie. Tak, no to kompletny skandal. Po prostu chodzimy tak, jakbyśmy byli na własnej posesji, w parku, na błoniach, a nie na ulicach, gdzie mają współistnieć ze sobą te trzy jakby zasadnicze grupy uczestników ruchu: kierowcy, rowerzyści, piesi. No tak, tego współistnienia nie będzie. Popatrzcie państwo, ulica Lea. No i chodzimy tam obok wyznaczonego przejścia różnie, w tą stronę, w tamtą, po skosie, tak nam bliżej, a przecież tam pojazdy też mają jakoś przejechać, zaparkować, będą wyjeżdżały z parkingu, mają się nas gdzieś spodziewać. Jeżeli nie wiadomo, gdzie się spodziewać niebezpieczeństwa, no to nie dojrzymy tego pieszego. I popatrzcie państwo, jak idą ci piesi. Tam przejście. Oni idą tutaj po skosie. Tu nie ma, proszę państwa, strefy zamieszkania. Tu nie ma strefy, w której gestorem jest pieszy. Tu jest normalna ulica w obszarze zabudowanym. I każdy ma swoje miejsce, z którego powinien korzystać, ale w związku z tym nie powinien korzystać z innych miejsc. A tutaj pytanie, czy te panie chcą przechodzić, czy muszą się całować? No podchodzimy do przejścia, to musimy zająć aktywną pozycję, żeby było wiadomo, przechodzę, dobrze, zwalniam. Ale jak pieszy patrzy gdzieś dookoła i nagle, aha, no właśnie ja chciałem przejść. Właśnie, to jest takie gwałtowne zejście. To jest przykład, jak nie powinniśmy się zachować. Dobre warunki, jasno, piękna pogoda. Nie było wypadków. Innych przypadkach? W takiej sytuacji, jeszcze przy troszkę większym natężeniu ruchu, dochodzi do potrąceń pieszych. Musimy to zrozumieć. O, proszę bardzo, jak chodzimy. Popatrzcie państwo, przejście jest tuż, tuż. Czy tak dużo nas kosztuje dojść do tego przejścia? Bardzo ładnie. Popatrzyła, sprawdziła, przeszła. Tak jest. To nie może być tak, jak egoistycznie czasem podchodzimy do tematu. No tak mi jest bliżej. A co tam, namalowali jakieś przejście. No popatrzcie państwo, grupa pieszych, rozumiem, że chcą oni przechodzić. Bo jakby tak jeszcze sprawniej, to może bez zatrzymania by się udało. A ten, no nie, no przecież dlaczego on ma czekać, jak on sobie przejedzie? Oj, motorowerzyści, motorowerzyści. Dobrze by było powiedzieć, że to ostatni odcinek związany z problemami wokół przejść dla pieszych, no ale nie możemy tak powiedzieć. No ostatni to będzie, że wszystko jest dobrze. Popatrzcie państwo, nie ma wyprzedzania, piesi zachowują się właściwie. Jest bezpiecznie. Piesi mogą korzystać z przejść dla pieszych. Kiedy nagramy taki odcinek? Właśnie, tylko kiedy go nagramy?
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.